Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że rekonstrukcja rządu już tuż, szef mafii skazany na śmierć, a warszawski lekarz trafił do więzienia za gazik. Także zasubskrybuj i lecimy. Rekonstrukcja. Lubię takie akcje, bo ci, co przychodzą, to się tak starają, takie farmazony tłuką ludziom do głowy, jak Czarnek na przykład, albo Niedzielski. Tak, drodzy Państwo, zobaczymy kto, gdzie, z kim i jak. Może pani Ogórek, która chciała być prezydentową, a teraz pali głupa w TVP, dostanie jakąś posadkę, nie wiem. No nic, jak podaje Onet, stanowisko na pewno straci minister klimatu, Michał Kurtyka, to kara za kompromitujący spór z Czechami o kopalnię w Turowie. Na wylocie jest też minister rolnictwa Grzegorz Puda, bo w PiS panuje przekonanie, że nie radzi sobie na stanowisku, a na wsi rośnie gniew. Ale największą sensacją zbliżającej się rekonstrukcji rządu może być dymisja szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Według informacji Onetu los najbliższego współpracownika Mateusza Morawieckiego wisi na włosku. Po rozmowach z wieloma politykami obozu władzy dziennikarze Onetu poznali szczegóły planowanej na wrzesień rekonstrukcji rządu. Zasadniczy wniosek jest taki, że za planowanymi dymisjami i awansami kryją się gigantyczne napięcia między rozmaitymi frakcjami i grupami interesów w obozie władzy. Wyjątkowo trudnej sytuacji jest premier, bo najbardziej sensacyjnym kandydatem do dymisji jest szef jego kancelarii i najbliższy współpracownik Michał Dworczyk. W ciągu ostatniego roku stał się jedną z twarzy walki z pandemią. Najpierw odpowiadał za tworzenie szpitali tymczasowych, a potem koordynował program antidotumowania. Choć Dworczyk zaliczał wpadki z pompą, otworzył szpital na Stadionie Narodowym, który nie mógł leczyć ciężko chorych na Maurycego. To włos mu z głowy nie spadł, nie zaszkodziły mu nawet niezbyt imponujące wyniki Narodowego Programu Antidotumowania. Czemu zatem waży się jego dymisja? Z dwóch niezależnych źródeł w PiS Onet usłyszał, że to efekty afery mailowej, czyli hakerskiego włamania na prywatną skrzynkę mailową Dworczyka, przez którą przepuszczał dokumenty państwowe. Przecieki ze skrzynki regularnie ujawniane są na specjalnej witrynie w internecie. Jeden z rozmówców Onetu twierdzi, że wśród nieznanych jeszcze maili znajduje się korespondencja, w której w negatywnym świetle przedstawił on czołowych ludzi PiS. Wedle tej logiki dymisja Dworczyka byłaby próbą ograniczenia skali skandalu w razie publikacji takich maili. Sytuacja Dworczyka jest trudna, bo praktycznie nikt w partii poza premierem go nie broni. Do jego dymisji prą m.in. prezesi PiS, którzy walczą z Morawieckim, czyli Beata Szydło, Kamiński, Błaszczak. Wykradzione maile pokazują, że Dworczyk miał ambicje zastąpienia Błaszczaka na czele MON i wykorzystywał Morawieckiego do rozgrywania swoich interesów w armii, czego mu Błaszczak nie wybaczy. Walka trwa i wedle rozmówców Onetu wpis los Dworczyka będzie się ważył do ostatniej chwili. Mniejsze szanse na ocalenie ma szef resortu rolnictwa, 39-letni zootechnik Grzegorz Puda. Powołany niepełna rok temu, politycy PiS zajmują się wsią, ostro go atakują w partyjnych rozgrywkach. Słychać zarzuty, że nie potrafi rozmawiać z rolnikami, przez co triumfy święci podburzający wieś szef agrounii Michał Kołodziejczak. W przyszłości Kołodziejczak był radnym PiS, ale zerwał z partią. Dziś organizuje protesty rolnicze w całym kraju. Ma duże polityczne ambicje, a Nowogrodzka się ich trochę obawia. Jednym z najostrzejszych krytyków Pudy jest jego zastępstwo w ministerstwie pan Szymon Giżyński. To stawia Pudę w trudnej sytuacji, bo Giżyński jest w ścisłym kręgu zaufania prezesa Kaczyńskiego od 3 dekad jako jego towarzysz z pierwszej partii Porozumienia Centrum. Wewnętrzne sondaże PiS pokazują spadek poparcia na wsi. Rolnicy są wściekli m.in. na to, że rząd nieskutecznie walczy z grypą oraz AFS, czyli zakaźną chorobą świń. Narzekają także na niskie ceny skupu produktów. Poprzedni minister Krzysztof Ardanowski miał posłuch na wsi i potrafił sobie poradzić z chłopskimi związkowcami. Puda tego nie umie robić, mówi w rozmowie z Onetem jeden z członków rządu. Szefostwo PiS z Pudą jeszcze ma jeden problem, jego zamiłowanie do blichtru i politycznego teatru. Politycy PiS sprawdzili doniesienia Gazety Wyborczej, według których Puda chce wyrzucić urzędnika państwowego Ministerstwa Rolnictwa, który nie zarezerwował mu luksusowego saloniku dla VIP-ów na lotnisku w Rzeszowie. Przez co minister nie miał prawa do szybkiej odprawy na lotnisku i spóźnił się na samolot do Warszawy.
Urzędnik z 20-letnim stażem w ministerstwie tłumaczył wyborczej, że nikt go o to nie prosił. Nikt nie prosił o taką rezerwację. Mimo to Puda i tak zaczął procedurę wyrzucania go z pracy. To niestety prawda, potwierdza jeden z rozmówców Onetu, dodając, że Puda po nominacji nie chciał być wożony z kodą super, tylko zażądał Audi A8. Także Puda, słyszymy wpis, był pomysłodawcą szopki podczas niedawnej wizyty premiera w województwie warmińsko-mazurskim w czasie przemówienia Mateusza Morawieckiego w Brzydowie. W tle widać było takie wysokiej klasy maszyny rolnicze, które były rozstawione na całym terenie gospodarstwa. Chwała rolnikowi, podziwiam naprawdę ten sprzęt, ten park maszynowy, to jest coś znakomitego, mówił premier do kamer. Potem okazało się, że prawdziwy sprzęt rolnika został ukryty, a ekipa Morawieckiego i Pudy w gospodarstwie wystawiła maszyny z firmy wypożyczającej sprzęt rolniczy. Puda zdecydowanie gra na Morawieckiego i jak słyszymy, liczy na to, że w razie dymisji mógłby zastąpić Dworczyka na przykład na posadzie szefa kancelarii premiera. Jeśli on także straci stanowisko oczywiście. Na giełdzie następców Pudy pojawia się m.in. poseł PiS Robert Telus. Jeden z jego ostrych krytyków, szef Rolniczej Solidarności w Łódzkim. Z kolei ministrem klimatu ma być Anna Moskwa. Była wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, która w tej chwili kieruje morską farmą wiatrową Orlenu. Dymisja Michała Kurtyki jest pewna, to konsekwencja błędów, które doprowadziły do wybuchu konfliktu z Czechami dotyczącego przedłużania działania kopalni w przygranicznym Turowie. Spór toczył się przegraną Polski przed unijnym trybunałem. Nowym ministrem rozwoju może zostać Marcin Ociepa. To awans dla 36-latka, który w tej chwili jest wiceministrem obrony. Wcześniej od 2018 roku Ociepa był wiceministrem w resortach odpowiedzialności za przedsiębiorczość i rozwój. Stanowiska te zawdzięczał Jarosławowi Gowinowi, bo do rządu wszedł z puli porozumienia. Po wybuchu konfliktu między Gowinem a PiS do ostatniej chwili sprawiał wrażenie, że jest lojalny wobec swojego patrona. Tuż przed głosowaniem Lex TVN zmienił zdanie. Już wówczas pojawiały się plotki, że w zamian za posadę ministra. Na ministerialny awans liczy też Waldemar Buda. Ten 37-latek z Łodzi, były kandydat na prezydenta miasta, postawił na Mateusza Morawieckiego i to z nim wiąże swoją polityczną karierę. Dziś jest wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, a chciałby pokierować tym resortem. Formalnie ministrem funduszy jest Tadeusz Kościński, który jednocześnie jest ministrem finansów. Buda liczy, że ta unia personalna zostanie zakończona. Jest jednak kłopot, skuteczność Budy. Jako wiceminister wziął on na siebie negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli planu wydatków, jakie Polska zrealizuje w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy, przeznaczonego na odbudowę po pandemii. Na razie jednak Buda ma problem, bo Komisja Europejska wstrzymuje akceptację KPO, a bez pieczątki Brukseli nad Wisłę nie trafi ani jedno euro ze wspólnej kasy. A jeszcze w połowie lipca wiceminister zapewniał, że z Brukselą jest właściwie dogadany. Mam bardzo złą informację dla opozycji. Uzgodniliśmy z Komisją Europejską praktycznie wszystkie reformy i inwestycje w Krajowym Planie Odbudowy. Tyle starań, konsekwencji i nic. Mogę tylko przeprosić i współczuć, napisał na Twitterze 12 lipca. To rozwinięcie się słów Budy z rzeczywistością zostało zauważone na Nowogrodzkiej, która wiąże duże nadzieje polityczne z unijnymi pieniędzmi. To może będzie utrudnić awans, ale niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć ministerialnych, zmiany personalne w Ministerstwie Funduszy muszą nastąpić, bo w kierownictwie resortu zaostrza się konflikt. Z informacji Onetu wynika, że Waldemar Buda jest mocno skonfliktowany z inną wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Pochodzącą z Rzeszowa, Jarosińska Jedynak jest kojarzona z jednej strony z podkarpackim marszałkiem Władysławem Otylem i pochodzącym także z Podkarpacia byłym marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, a z drugiej z Jerzym Kwiecińskim, byłym wiceministrem rozwoju, ministrem finansów, obecnie wiceprezesem Banku Pekao S.A. Buda i Jarosińska Jedynak praktycznie ze sobą nie rozmawiają, komunikują się przez sekretariaty, mówi informator związany z Ministerstwem Funduszy. W PiS narasta przekonanie, że ten konflikt należy przeciąć. Wszystko wskazuje na to, że PiS przywróci Ministerstwo Sportu. Resort ten został zlikwidowany przez PiS niecały rok temu. Długo trwały rozważania, co począć ze sportem, ostatecznie trafił pod skrzydła wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego. Teraz Glińskiemu sport zostanie zabrany. W partii rządzącej, jak słychać,
panuje powszechne przekonanie, że błędem była likwidacja resortu sportu i powierzenie tej dziedziny Glińskiemu. Rozmówcy Onetu uważają, że Gliński traktuje sport po macoszemu. Gliński nie wykorzystał też sukcesów polskich sportowców na udanych igrzyskach olimpijskich w Tokio, by ocieplić swój wizerunek. To dziwne, bo to samograj. Ale chyba właśnie to pokazuje, że nie jest to dla niego słychać od posła PiS zaangażowanego w sport. Trwają poszukiwania kandydata lub kandydatki na stanowisko ministra sportu. Wbrew pojawiającym się w mediach informacjom, faworyter nie jest Kamil Bortniczuk. To był poseł Porozumienia, który rozstał się z Gowinem rok temu po konflikcie między PiS a Porozumieniem o wybory kopertowe. Bortniczuk ma dostać posadę wiceministra w jakimś resorcie, ale nie jest jeszcze pewny w jakim. Wiadomo, że ambicje objęcia Ministerstwa Sportu ma Anna Krupka, która była wiceministrem w tym resorcie w latach 2018-20, a dziś jest zastępczynią Piotra Glińskiego, odpowiedzialną za sport. W nieoficjalnych informacji wynika, że jej relacje z przełożonym w ministerstwie są fatalne. Krupka od kilku lat pnie się w górę w PiS. Jej atutem są na pewno dobre relacje z samym Jarosławem Kaczyńskim. Zwana jest czasem makijażystką prezesa, bo przygotowywała Kaczyńskiego do sesji fotograficznych i publicznych występów. Ale wspiera ją również m.in. szef partyjnych struktur Krzysztof Sobolewski. Pan Puda i jego wymagania co do wszystkiego powinny pokierować Polaków tak, aby go wywieźć za biurka na teczce, jak to było chyba na Ukrainie. I wypadł dziadu stary. Ludzi chce z pracy zwalniać, samochody mu nie pasują, a rolnicy strajkują chyba częściej niż kiedykolwiek. Według mnie nie powinien być on żadnym ministrem. Ja nie wiem, dlaczego taki typ został dopuszczony w ogóle do polityki. Nie wiem, kto oddał na jego jakikolwiek głos i w czym. Zmiany może nawet i trafione, nie wiem, ale Dworczyka pewnie zostawiam w spokoju, bo na dobrą sprawę wiele tych maili było na korzyść Dworczyka i PiSu. Także no, czekajmy, co będzie dalej. Może pan Kaczyński stwierdzi, że już czas na emeryturę, choć on nawet jakby poszedł na tą emeryturę, to i tak będzie ciągał za sznurki. Kara śmierci. Temat kontrowersyjny, bo i przeciwnicy mają trochę racji, i zwolennicy mają trochę racji, i nie ma co tutaj dywagować, bo to jest tak trudny temat jak aborcja do 4. tygodnia. W Japonii już mieli dość, jak podaje gazeta.pl, 74-letni szef gangu został skazany na karę śmierci. To pierwszy tego typu wyrok w historii. Mimo braku bezpośrednich dowodów obciążających mężczyznę, sąd uznał, że ze względu na swoją pozycję w grupie ponosi on odpowiedzialność za 4 brutalne przestępstwa. Sąd w mieście Fukuoka skazał na karę śmierci Nomurę, szefa japońskiej jakuzy. Wyrok zostanie wykonany przez powieszenie. Zastępca Nomury otrzymał natomiast wyrok dożywocia. Wyrok dotyczy 4 napadów, które miały miejsce od 1998 do 2014 roku. Zginął w niej szef byłej spółdzielni rybackiej, a 3 inne osoby, w tym pielęgniarka i były policjant, zostały ranne. Prokuratura argumentowała, że Nomura w związku ze swoim absolutnym przywództwem i działającym w południowo-zachodniej Japonii syndykacie ponosi ostateczną odpowiedzialność za zbrodnie. Jak podaje Daily Mail, Kudokai jest uznawany za najbardziej brutalny gang japońskiej jakuzy. Wyrok Nomury uważany jest za bezprecedensowy, bo pierwszy raz skazano na śmierć szefa jakuzy. W dodatku wyrok został wydany mimo braku bezpośrednich dowodów. Japoński boss zaprzeczył, że w jakikolwiek sposób był zaangażowany w napaści. Sąd uznał, że żadna z zaatakowanych osób nie miała powiązań z rywalizującymi gangami. Zwykli obywatele stali się celem wszystkich incydentów, powiedział prokurator, którego słowa cytuję portal Asahi.com. Poprosiłem o sprawiedliwy wyrok, ale to jest niesprawiedliwe. Będziesz tego żałował do końca życia, powiedział sędziemu sam Nomura po ogłoszeniu wyroku. Agencja informacyjna Kyodo podaje, że prawnicy Nomury planują odwołać się od decyzji sądu. Kudokai liczy około 430 członków. Proces Nomury rozpoczął się w październiku 2019. Podczas 62 rozpraw zeznania złożyło 91 osób. Byli członkowie gangu i policjanci. Być szefem mafii w państwie, gdzie jest ponad 126 milionów ludzi, to aż głupio nie pogratulować sukcesu. Musiał zejść za skórę japońskim władzom, skoro aż taki wyrok usłyszał. Ja dalej uważam, że jako dawcy organów przydaliby się społeczeństwu bardziej, ale znowu mi zaczną co niektórzy pisać, że to nie jest humanitarne i nieludzkie, a według mnie niehumanitarne i nieludzkie to jest traktowanie kobiet rodzących w polskich szpitalach. To jest niehumanitarne. Ale co ja tam wiem? No, jak wiemy, błędy medyczne się zdarzają i to dość często, tylko wielu ludzi
Nie chcę nawet zgłaszać sprawy na policję, tylko żeby przestało ich boleć i zapomnieć. Jednak w tej sprawie jest inaczej. Jak podaje Wawalow, 6 miesięcy pozbawienia wolności, taki wyrok usłyszał kardiolog Mirosław G. Lekarz odpowiadał za pozostawienie podczas operacji serca pacjenta kawałka gazika w lewej komorze. Prokuratura zapowiada złożenie apelacji. Czwartkowa rozprawa przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa dotyczyła operacji z listopada 2006 roku. Mirosław G., kierownik kliniki kardiochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, przeprowadzał zabieg u pacjenta ze stwierdzoną wadą zastawki aortalnej. Okazało się, że po zakończeniu operacji w sercu pacjenta został fragment opatrunku stosowanego podczas chirurgicznych działań. Sąd uznał, że to niedopatrzenie ze strony zespołu medycznego kierowanego przez Mirosława G. naraziło życie i zdrowie pacjenta Floriana M. na niebezpieczeństwo. To kolejna odsłona sądowa w tej sprawie. Wcześniej kardiochirurgowi zarzucano nieumyślne doprowadzenie pacjenta do śmierci. Ten wątek został jednak oddalony. Niedopełnienie procedur medycznych było czynnikiem, który narażał życie i zdrowie operowanego. Jednak to nie fragment tzw. rolgazy stał się przyczyną zgonu pacjenta. Śledczy wnosili o uznanie Mirosława G. winnego i wymierzenie mu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. Prokuratura domagała się także orzeczenie zakazu wykonywania zawodu przez 4 lata i obciążenie kosztami postępowania. Jednak wydający wyrok sąd uznał winę kardiochirurga, ale wskazał niższy wymiar kary dla kardiologa. To 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby roku. Przez 12 miesięcy lekarz został zobowiązany przez sąd do składania raportów o przebiegu tej próby. Mirosław G. ma także zapłacić 10 tysięcy złotych grzywny i ponieść koszty postępowania sądowego. Jak informuje PAP, sąd nie uznał za zasadne orzeczenie zakazu wykonywania zawodu, ponieważ od zdarzenia upłynęło wiele lat, a czyn zarzucany lekarzowi miał charakter nieumyślny. Taki finał procesu nie satysfakcjonuje prokuratury. Jak przekazała PAP, prokurator Anna Skrzyniarz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie, apelacja zostanie złożona natychmiast po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Trochę prokuraturę już pogina. No dobra, z jednej strony, jeśli z jego winy zginął człowiek, umarł człowiek, to 6 miesięcy więzienia to wyrok jest śmieszny. Ja nie powiem, że nie. Z drugiej strony jest lekarzem, który mógł na przykład ciągnąć 24-godzinny dyżur i po prostu ze zmęczenia popełnić błąd. I wtedy nie wiem, co do jego życia ma wnieść 6 miesięcy więzienia. Co on ma się zresocjalizować wtedy? Przestać być bandziorem? Jak tam klawisze nauczą cię więcej złego niż dobrego? Nie rozumiem, o co chodzi w takich karach. Po prostu nie rozumiem. Powinien być zawieszony na kilka lat w zawodzie. Powinien płacić odszkodowanie rodzinie, jeśli oczywiście z jego winy wystąpiła śmierć. To chyba lepsze rozwiązanie, bo w tym przypadku te 6 miesięcy, które miałby odbywać w więzieniu, to ja nie rozumiem, co ma to dać. Jaka ma być korzyść z tego? Jaki ma być rezultat tej kary? Bo czytałam kiedyś na korytarzu, że do więzienia mają trafiać ludzie, którzy nie nadają się do życia w społeczeństwie. Są zdegenerowani, którzy powinni być odizolowani od świata. Tym samym w Polsce większość przestępstw, ostatnio to przestępstwa gospodarcze, i tam trafiają ludzie za kratki. I to pewnie tylko po to, żeby pan dyrektor czy jakaś księgowa przy okazji nauczyła się, że miska to biedrona. Oczywiście, że kara powinna być. Nie, ja nie mówię, że nie, tylko chodzi mi o tę konkretną. Co to miałoby dać temu lekarzowi? Czy to by go nauczyło, że nie wolno zostawiać gazików w czyimś ciele? Myślę, że sam proces i sama sprawa była dla niego na tyle stresująca, że już sobie do końca życia będzie pamiętał, żeby 5 razy sprawdzać przed zaszyciem. No błąd. Okropny, ale błąd. I lekarze powinni zacząć się pilnować, bo faktycznie jest tak, że niektórzy to już totalnie sprawę olewają i błędy medyczne się znajdują, a nieraz dopiero po kilku latach, jak człowiek sobie rezonans zrobi i się okazuje, że tam jakieś wzrosty z szycia niepotrzebne lub w ogóle źle zrobione. No nic, żegnam, do zobaczenia jutro o 19:00. Mam nadzieję, że będziecie. Słowo na koniec odcinka to rekonstrukcja, a ja buziam. Pa.